Kestis. You will always struggle. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Inna do pociągnięcia. Nadchodzi nieprzyjaciel! Zachować czujność! Strzelam! Nie odpuszczać! Otworzyć ogień! Może nie trzeba było go atakować. Nigdy nie przełamie jego obrony. Ostrożnie, jest niebezpieczny! Stań się tymczasowo ogłoszony i podatny na ataki, gdy wczerpił się jego wskaźnik wytrzymałości. Dobrze, dobrze. Mogę strzelać! Mam cię! Ty jesteś szybki, ale i tak cię dopadnę! Co teraz? Ktoś jest na górze? A nie, tylko za, po co miałbym tam schodzić? Staram się. Pokonam cię. A to będzie, no. Nie zostało ci już wiele czasu. Kiepsko się czuję, Billy. Dzięki, Billy. A, dzięki, Billy. Zastanawiam, bo tam da się zejść, potem można wejść z powrotem, tylko po co tutaj? Nie, jak będziemy wracać w ogóle? Co tam jest? Przyjrzyjmy się temu. Dobra, zerknijmy, gdzie my tu mamy pójść? Tam dalej, tak? A no właśnie, teraz tutaj nie wskoczę, muszę tędy. Jak tutaj do skrótu będę chciał wrócić, to też tędy. Mari, jesteś tam? Zbliżam się do Krainy Cieni, do wraku maszyny. Co? Rozwalił jedną, gdy uciekał. Jest z tobą? Nie, już nie. Pogadamy o tym, jak się spotkamy. AT-AT, maszyna krocząca AT-AT stanowi trzon pancerny Dywizji Bojowej Imperium. Ten czworonoży transportem piechoty jest stosowany podczas natarć sił naziemnych mających najczęściej na celu usunięcie zagrożenia ze strony montowników i narzucenie imperialnych rządów. Montowane pod głową ciężkie działa blasterowe dalekiego zasięgu, działa oboczne oraz ciężkie opancerzenie zapewniają tym maszynom olbrzymi potencjał bojowy. Ale jak wiemy, wystarczy związać nogi, aby padły. Wow. Wykończył ślimaka. A, nie dam rady. Zobacz go!
Aha, możliwe. I pociliśmy ślimaka. Teraz jak? Au, ale mnie dziabnę. Poratuj, Billy! No chodź, 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 chodź. No, 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 no. Okay. Aleś ciekawski. Tak? Pokaż. Ojczyzna Łukich. W dawnych czasach w Krainie Cieni rozsiane było wiele wiosek Łukich, które żyły w harmonii z przyrodą. Szacunek dla drzew w Roshir stanowi nieodzowną część subtelnej architektury Łukich. Dalej, którędy tu teraz? Tu coś niby jest, tak? Wytrzymała z niego bestia, nie? Wszelki wypadek. Dwa punkty umiejętności. A może będziemy coś mogli sobie kupić. Mieliśmy wtedy rzut mieczem świetlnym. A tutaj co jest? Potężny rzut. Zwiększa zasięg rzutu mieczem. Spoko. Zwiększa maksymalną moc. Dwa punkty. Kalzyskie dodatkowe zdrowie przy korzystaniu z stymów BD1. I zwiększa maksymalne zdrowie Kala. Może to leczenie by sobie wziął? Dzięki. Teraz tak, tutaj żebyśmy przypadkiem czegoś nie zostawili. No i coś jest. Hej, Bidi, tutaj. Co to, Bidi? Materiał na poncho. Spoko. Tam wydaje mi się, że na dole też było coś do wzięcia. Tutaj co? Będę mógł się wrócić po prostu, tak? Nic więcej nie będzie. Na to przynajmniej wygląda. O, tam skrzyneczka jest. Tak, czyli na razie się nie wracamy. Ej, nie chciałem się wrócić. Jak wcześniej skakałem, to nie łapał śliny, nie? A teraz akurat musiał się złapać. To ich podjęło? Przewróć się! Muszę przeładować! Płacisz nam za to! Wracajmy. I miałem dziwne wrażenie, że coś pod wodą było, ale... Może tylko mi się wydawało, może się to odbijało.
Nie, no jest coś pod wodą. Czyżby potem dało się stąd wodę spuścić, czy jak? Bo zanurkować się nie da. No nie. Chcesz zajrzeć do środka? Co tam masz? A tu zdecydowanie coś jest. Czy jakieś takie zejście, przejście widać? Może tą tamę da się tutaj zniszczyć, znaczy tamę, no, tą zaporę. Ale zobaczymy. Spadamy stąd. Szkoda, że on tak szybko biegać nie potrafi, jak pływa. Nie zatrzymywać się! Kraina cieni już blisko! Coś ładnie pachnie. Co to? Ja coś już lepiej na to nie wejść. Wygląda jak grana roślina, która mnie zje. On też mnie chce zjeść. Ale jak mnie ciapnie, to co? Au, to boli. Cały ten las żyje. No. Poratuj, Billy! Wypchaj się. Ale czad. Sidłowiec. Mieć świetny może przeciąć szczęki. Jeśli dasz się uwięzić, kluczowe będą siła i pomysłowość. Lepiej się nie dawać uwięzić. No dobra, mam kilka kierunków, które można pójść. Chodu! Bez dyskusji! Musimy opuścić Kasich, żeby przeżyć. Nie porzucę łukich. Poprowadzę tych, którzy wciąż chcą walczyć. Więc zostaniecie sami. Żołnierze, ruszamy! Chodźmy. Odnajdziemy Tarfula. Punkt krytyczny. Saw i Mari sprzeczali się o misję. Mari była gotowa pomóc łukim. Saw uznał, że to jednak zbyt ryzykowne. Pewnie dawno już go tu nie ma. No dobra, ale jak ja mam to niby teraz przebiec? Ciekawe. Co muszę się dać złapać, żeby mnie wypluło? A, zdążyłem odskoczyć, spoko. Na górę można. Tu na górę. Teraz tylko pytanie, w którą stronę tak naprawdę. W sumie co za różnica. Chodźmy, Billy. O, tam coś jest. Skanuj. O, oby Grisz się ich nie przestraszył. No dobrze, jak tutaj wskoczyć?
jakoś inaczej. Obejście. I odgłosy. Au. Ha! Coś w tym miejscu jest dla nich święte. Święta Kraina Cieni, święte miejsce Łuki, sanktuarium i jeden z ostatnich obszarów wolnych od Imperium aż do teraz. No dobra, tutaj schodzimy. Co jest? Jakieś święte grzyby? Grzybopał! Grzybopłatki! Pałki, płatki. Grzybopłatki stanowią na koszyku przysmak. Grzyby te należy zbierać, zanim osiągną dojrzałość, ponieważ ich brudwiasty, bielominescencyjny trzonek staje się z czasem silnie trujący. Przypadki zatruciałych grzybopłatkami są rzadkie, niemniej często kończą się śmiercią. Aha. Tego się nie spodziewałem. To było szybkie. Zapadnie się. Tak coś czułem, bo tak wyglądało. Okej. Okay. Tutaj te durne kwiatki. Sio. Tu trzeba będzie się szybko wspinać? A nie, myślałem, że te kwiatki znowu? Nie, to te, dobrze myślałem. Szybciej, szybciej, szybciej! Wybucha jednego. Niedelikatna przesada. Biri z tym! Tego spróbujemy. A? No chodź. Ach, nie zablokowałem. Udało się. Drugie blokowanie. Po trzech blokowaniach można go zabić. Wszystko dobrze. Spoko. Idzie, prawda? Partyzanci wzięci w zasadzkę po przełamaniu ich linii musieli się wycofać, ponosząc przy tym wielkie straty. Nie lepsze. I plum. Widziałeś już takie miejsce? Ja też nie. Jezioro Początku, Kaszyk. Można sobie zgrać przynajmniej. Od razu. Tutaj tak wszystko nowe. Dziwny bąbel. Po tym da się skakać może, czy coś? Przepłyńmy sobie na wszelki wypadek, zobaczmy. Tak. Trzymaj się! Okej.
Spoko. Po prostu musisz wiedzieć, co? Co tam masz, BD? Dobra, ale po co po tym biec, jak tutaj nie ma gdzie wskoczyć? Ja się tak bardzo nie schowa. Jakaś lina czy coś? I zagwozdka. A bo biegnięcie po tym to tak jakoś tak średnio mi coś daje. Nie da wspiąć. Tam tylko skakuje na górę, ale to tylko tyle, że. No dobra, tutaj mamy normalne wyjście. A drugi przybiegnie. Ciekawe jak to liczy, jak jest kilku. Jeśli w ogóle liczy. Drzewa. Wszędzie można wyczuć moc. Duchowa więź. Łuk ich i ich las łączy specjalna więź. Dobrze, a teraz jak? W tą, w tamtą? Jakieś przejście. Poprowadzić dalej pewnie. Coś jeszcze na chwileczkę. Chodźmy, Bidi. Odwrót partyzantów. Partyzanci zostali zmuszeni do ucieczki. Imperium wyparło ich do krainy cieni. Mam nadzieję, że są cali zdrowi.
ślimak z rogami. Także zastanawiam, po co w tamtą stronę było skakać, ale to nie w tamtą stronę trzeba było skakać, tylko odwrotnie. Chodź, Billy. W tą trzeba skoczyć. Tam na górę. Nie dam rady. No, złap się. Hej. Tutaj, Billy. Ja chcę to zbadać jeszcze przy okazji, tak? Płucnica. A czemu płucnica? Zagrożona płucnica wypełnia jamę ciała powietrzem, gdy wydaje się, aby wydawać się większą. Gdy slyk zaczyna jeść jej liście, płucnica natychmiast wypuszcza zgromadzone powietrze, aby odepchnąć intruza. O, wskoczę jednak stąd. Myślałem, że bez problemu. A to tak troszeczkę coś nie chce. Nic, pójdziemy, zobaczymy w takim razie, co tutaj się stanie. I dobra, jestem na górze z tej strony. To tu mamy spotkać Starfula. Gdzie to na drugą stronę niby? Tak jakby. A, bo tu lina jest, okej, ale tam jeszcze też da się gdzieś wskoczyć. A, tu już byłem, kurde. No i niestety muszę się... znowu trochę przepłynąć. No i są, stoją. Hopa! Dobrze, że dotarłeś. To jest wódz Starful. Przybywam z misją od mistrza Ino Cordowy. Poszukiwał artefaktu Zepho. Może pomóc ocalić Jedi. Cordowa odnalazł mądrość na szczycie Drzewa Początku. Tam szukaj odpowiedzi. Jest olbrzymie. Nie wiem, od czego zacząć. Cóż, może uda ci się wejść na szczyt przez system korzeni. Ale większość jest pod wodą. Weź aparat tlenowy. No, no też wiemy, jak będzie można pływać i znajdować te skarby pod wodą. Dziękuję. Co teraz będziecie robić? Jedyne, co możemy, dalej walczyć. Powodzenia. I do zobaczenia. Każdy swoją stronę. Po wymianie zdań z Grizzem, Cal i BD wyruszyli na poszukiwanie Marii i Tarfula. Podczas gdy Cal walczył z pamiatami, Trilla przypuściła atak na buntowników, by zdławić ich opór. Między Marii i Sałem doszło do sporu, przez co ich siły podzieliły się, a Sał odpuścił planetę. Po przebiciu się przez odbitą rafinerię, Cal i BD spotkali się z Marii, Tarfurem
i Hojsikiem. Tarful nakazał Klawi spiąć się na drzewo początku, zaś Mari przekazała aparat tlenowy, by ułatwić mu wyprawę. I grupy pożegnały się, Kala czekała teraz wspinaczka na drzewo początku. Co zaszło między tobą i Sao? Mieliśmy różnice zdań. Wierzę, że to już przegraliśmy. A ty? Nie zostawię łukich, by cierpieli samotnie. A jeśli Sao ma rację? Może Kashyyyk jest stracony? Imperium zbudowano na strachu i bierności. Działając razem, kwestionujemy sens jego istnienia. Ta wojna potrwa długo, ale warto poświęcić się walce, mimo że nie wiemy, jak się skończy. Jak zostałaś partyzantką? Kiedyś byłam topografem. Tworzyłam różne mapy naturalnych formacji rolniczych. Brzmi ciekawie. To była praca marzeń. Potem Republika stała się Imperium. Biednych przymuszono do służby. Nie mogłam spokojnie na to patrzeć, więc dołączyłam do sprawy. Szkoda, że nie wszyscy tak myślą. Nie trać nadziei.